Uczucia mam mieszane. Rzeczywiście celowałam w rekord życiowy i pierwszy kilometr był planowo 4:10. Później zwolniłam. Może nie ścięło mnie tak przysłowiowo od razu, ale nie wiem, po prostu nie miałam już takiej energii, motywacji, no, można powiedzieć na motywacji. Nie miałam się może z kim ścigać i no, atmosfera na hali nigdy nie jest taka jak na tych zawodach w sezonie. Także hala jest takim fajnym zawsze przetarciem. Wynik 12, bodajże 45. Jest to wynik, powiedziałabym, bardzo dobry, biorąc pod uwagę na warunki, okres przygotowawczy, w którym się znajduję. Wróciłam niedawno ze zgrupowania zagranicznego, gdzie był nacisk postawiony na kilometry, także nie było naszym założeniem jakoś śrubować tutaj prędkości. Ale aczkolwiek no, miałam nadzieję na rekord życiowy, ale to w następnym roku. Tu trzeba się nastawić od razu na szybkie chodzenie. Też w tym roku nie mieliśmy przysłowiowych takiego rytma przed startem, co też troszeczkę wybiło mnie jakby z takiej rutyny, żeby od razu już na to tempo się docelowe wbić. I też te wiraże no, nie sprzyjają nam chodziarzom, gdzie musi być zachowany wyprost w kolanie, także ciężko mówić tutaj o łapaniu luzu. Jakbym miała też porównać halę w Rzeszowie i w Toruniu, może dlatego, że moja podkarpacka hala, to jednak tam, gdzie biłam rekord życiowy, czyli w Rzeszowie, chodzi mi się lepiej i jakoś bardziej odpowiada mi ta hala, jeśli chodzi o podłoże. Planuję oczywiście poprawiać się cały czas, czyli poprawić rekord życiowy, który no, jest wyśrubowany, nie powiem, ale właśnie po to trenuję, żeby być coraz lepsza, żeby cały czas stawiać sobie tą poprzeczkę coraz wyżej, a co za tym idzie, żeby rywalizować z najlepszymi na świecie. Także myślę, że jeśli poprawię swoje rekordy życiowe i będę cały czas się poprawiać, to wtedy nie będę musiała się martwić o swoją pozycję na tych imprezach mistrzowskich, czyli w tym roku jest to start na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. I to jest cel na ten sezon, cele najwyższe, prawda? Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ja mam zawsze takie podejście, żeby poprawiać siebie. A jak to pozwoli, na co to pozwoli, to już nie ode mnie zależy.